Czy jeden dzień pracy Ukrainki lub Ukraińca da minimalną emeryturę w Polsce? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć wspólnie z doktorem Tomaszem Lasockim z Wydziału Prawa Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pytanie nie jest banalne, więc będziemy musieli przybliżyć istotę migracji cudzoziemskiej. W, ten, w naszym cyklu rządnych ekonomistów które poruszamy te tematy, które są, Niewątpliwie na styku gospodarki i prawa, regulacji, właśnie takich jak umowa, którą Polska ma z Ukrainą o koordynacji zabezpieczenia społecznego. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze parę takich kluczowych faktów dotyczących samych obcokrajowców. Jak wiemy, w Polsce mamy obecnie 16,300 tysięcy milionów ubezpieczonych, w tym. No, ponad milion, milion sto tysięcy obcokrajowców, cudzoziemców, z tego 754 tysięcy stanowią Ukraińcy. Mniej więcej ta liczba, 85% jest taka sama jak było 5 lat wcześniej. No i Polska z kraju emigracyjnego zamieniła się w kraj imigracyjny, począwszy od roku 2017, kiedy wprowadzono uproszczone zasady dostępu do pracy sezonowej cudzoziemców. Jesteśmy tą mekką dla migrantów. Wybuchła wojna, mamy coraz więcej. No i pytanie, czy, czy to jest stan, w którym mamy dodatnie saldo fiskalne tej migracji na dzień dzisiejszy. Dzień dobry. Tak, w tej chwili mamy jednoznacznie dodatnie saldo, bo jesteśmy w tym momencie, jeżeli wyszczególnimy taką grupę jak cudzoziemcy w naszym systemie, to fakt, że przyszliśmy z państwa, które wysyłało tą siłę roboczą poza, na... Do etapu, w którym to no, osiągnęliśmy sukces, bo to do nas chcą przyjeżdżać i pracować, z drugiej strony no, musimy te osoby przyjąć, żeby nasza gospodarka się rozwijała. Więc jesteśmy na takim etapie, jakbyśmy dopiero otwierali system i bardzo dużo mamy od nich wpłat. I bardzo niewiele wypłat. Tak samo zresztą było w momencie, kiedy w ogóle system startował gdzieś tam, kiedyś tam. Mhm. Dokładnie może powiem nie gdzieś tam, kiedyś tam, tylko na przykład w Niemczech, w Austrii, w Rosji, tak? bo później my e, odzyskując niepodległość, dalej byliśmy na dużym plusie, ale im dłużej system funkcjonuje, tym więcej pojawia się osób, które z tego korzystają. Czyli mamy wielki plus. No, tak naprawdę obcokrajowcy płacą około 5%, ponad 5%. Prawie 6% niedługo składek do FUS-u, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a tymczasem wypłat w 2022 roku wypłacono, wypłacono 10 000, około 10 tysięcy emerytur, niecałe tysiąc rent z tytułu niezdolności do pracy, półtora tysiąca rent rodzinnych, czyli niewiele. tak? Czyli to saldo fiskalne dzisiaj jest bardzo, bardzo pozytywne, więc skąd ta larum? Także teraz z powodu właśnie tego systemu bezpieczeństwa społecznych i umowy koordynacji z Ukrainą, nagle jeden dzień pracy dla Ukraińca da emeryturę minimalną. Mhm. E, na, myślę, że Larum wynika z tego, że po pierwsze dla nas jest to nowość, więc sami się przygotowujemy do tego, bo do tej pory to, to my ściągaliśmy te emerytury z Niemiec, z Francji, skądś tam. Więc, jakby pierwsza rzecz to jest obawa przed nieznanym. Druga to jest skala, która to się dzieje w ciągu kilku lat ta, ten napływ osób. Więc, więc to jest nowe, ale też nowe w dużej skali. Dlatego zadajemy i słusznie o to pytania. No ale trzecia, trzeci element to jest też, nie oszukujmy się, kampania wyborcza. Mówimy o Ukraińcach przede wszystkim. Pytanie, dlaczego o nich? Ok, jest ich dużo, ale oni podlegają na pewnych zasadach. Ubezpieczenia, przypominam, są społeczne, nie narodowe. Tak? To nie jest tak, że, po, że my sobie decydujemy tam, kogo zaprosić, kogo nie. Każdy, czyli, kto. To neutralne wobec obywatelstwa. Tak powinno być. W ogóle ta statystyka, o której mówi cudzozie... cudzoziemcy, powiem tak, ja na portal statystyczny ZUS-u średnio wchodzę dwa razy dziennie, powiedzmy, a żeby sprawdzić liczbę cudzoziemców, sprawdziłem ją teraz na potrzeby naszej rozmowy. Dla mnie jest kategoria ubezpieczonego. Nie ma kwestii cudzoziemca nie cudzoziemca. Oczywiście są odpowiednie przepisy, które e, mówią, kiedy ktoś może przyjechać do Polski, tak? Są też przepisy, czy ta praca, którą to wykonuje, będzie mogła być połączona z inną pracą, czy nie. One są ważne od strony prawnej, ale ocena a, funkcjonowania systemu, no jeżeli ktoś zarabiał nas 5 tysięcy, to dobrze by było, żeby podlegał tym, temu samemu systemowi, bo z drugiej strony moglibyśmy być w takiej sytuacji, w jakiej kiedyś był przez lata Zachód, gdzie to my byliśmy tymi pracownikami drugiej kategorii, którzy nie podlegali ubezpieczeniom, były różne wyłączenia ze względu na przepisy dwustronne, na przykład ktoś jechał tam do pracy, ale oficjalnie był wysyłany przez nasze państwo, to się jeszcze mniej podobało. Bo wówczas była mowa o tym, że słuchajcie, to są ludzie, którzy do nas przyjeżdżają, pracują u nas, ok, swoje zarabiają, no ale nie płacą u nas na przykład właśnie składek, tak? No tak, a dzisiaj te umowy rozumiem, że Polska ma w ramach całej Unii Europejskiej, to zresztą w trakcie akcesji, żeśmy weszli do wybuchu, że tak powiem, tych, tych koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych. No i dodatkowo podpisała z chyba 14 państwami te umowy, w tym z Ukrainą i Białorusią, więc one obowiązują, natomiast obowiązuje u nas kategoria tej emerytury minimalnej, tak? czyli emerytura minimalnej, czyli takiej, do której państwo dopłaca, jeśli mhm. ktoś uzna starszy. Z tym, że ta emerytura minimalna, to mówiliśmy o tych przepisach mhm. międzynarodowych, między państwami mhm. i mówimy o emeryturze minimalnej. Tak. Emerytura minimalna u nas jest, bo my chcemy, żeby była. W nie wszystkich państwach jest. No właśnie. Na przykład w Niemczech nie ma. Więc na, na czym, od czego zaczynamy zawsze negocjując te umowy? Bo właśnie z kim mamy te umowy? Między innymi z Ukrainą. Czy ta umowa z Ukrainą jest dobra czy zła, to jeszcze może do tego dojdziemy, ale warto zacząć od tego, że część, część norm, która nas otacza, część przepisów, które nas otacza, wynika z tego, na co się umówiliśmy z innymi, a część wynika z tego, jakie mamy przepisy. I od razu mówię, że większość nonsensów, które wyłapiemy, powiem inaczej, założę się, że wszystkie nonsensy, które za chwilę wyłapiemy, każdy z nich nie wynika z umowy polsko-ukraińskiej, polsko-mongolskiej, polsko, moi szpiedzy Szoguna donoszą, że niedługo będziemy mieli z Japonią, więc różnych umów, tylko wynika to przede wszystkim z naszej woli, tych błędów, które popełniliśmy pod koniec lat 90., bo źle skonstruowaliśmy system, i najgorsze jest to, że nadal brniemy w te błędy. To nie no jest właśnie. tak, że myśmy nie wiedzieli, człowiek nie widział i nie spodziewał się, że tak się wydarzy, bo o tym też możemy porozmawiać, jakby jakie tam były motywy przy różnych umowach, ale efekt jest taki, że my niestety nie mądrzejemy, bo cały czas pogłębiamy problemy, które gdzieś tam rekoszetem w nas uderzą. Czyli, czyli krótko mówiąc, no system jest neutralny wobec obywatelstwa, czy, czy, czy Natasza, czy Wład z Ukrainy, czy z Białorusi, czy Helga z Niemiec, czy jakiś Timoty z, z Francji, jeżeli będzie pracował jeden dzień pracy, to nabywa prawo do świadczenia, do, prawo otwiera mu drogę do emerytury pod warunkiem uzyskania stażu, tak jak każdy Polak. Czyli w Polsce są tacy ludzie, którzy pracowali dzień, jeden dzień na umowie zlecenia i też mają Prawo do, do, do emerytury. Tak? Dwugroszowej, pięciogroszowej, emerytury groszowej, wszystko jednojakiej, ale to prawo jest neutralne wobec obywatelstwa. To trzeba powiedzieć. Tak? I takie prawo mamy, i takie prawo również jak gdyby ekstrapolujemy czy, 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 czy uzgadniamy w ramach, w ramach umowy o koordynacji z wieloma państwami. Tak? tak. Choć muszę pewną rzecz uściślić. Tak, dokładnie. Czyli tak, umawiając się z kimkolwiek, tak jak powiedziałeś, mamy dwa reżimy. Jeden to jest ten europejski. Mamy jedno rozporządzenie, które od razu obejmuje wszystkie państwa, które się pod jego władzą znajdują. Celowo nie używam Unii Europejskiej, bo to jest trochę szerszy zakres. I drugi reżim, reżim umowny. W ramach pierwszego reżimu mamy obowiązek traktować każdego Włocha, Niemca, Francuza tak samo. Absolutnie tak samo, bez żadnego wyjątku. W umowach dwustronnych, pierwszą zasadą jest zasada równego traktowania, ale bo gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, czy Ukrainiec jest w Polsce a pod względem emerytalnym traktowany tak jak Polak, to powiem, że nie. Jest troszeczkę inaczej traktowany niż Polak. I zanim Konfederacja otworzy szampany i inne partie, które jakby tutaj próbują na tym gdzieś tam ugrać, to powiem, że jest gorzej traktowany. Bo w umowie o koordynacji między Polską a Ukrainą jest powiedziane, że w świadczeniach, które wymagają stażu, żeby je dostać, mhm. żebyśmy w ogóle mogli o takiej Nataszy czy Vladzie z Ukrainy powiedzieć, że on może pójść do ZUS-u, to on musi przepracować u nas co najmniej przez rok. Ten Włoch, Niemiec jedy, co najmniej miesiąc, bo tak mhm. mówi rozporządzenie koordynacyjne, chyba że nabędzie po naszemu, to wtedy się skraca, ale ten, e, ten Ukraińiec musi rok w świadczeniach, które wymagają jakiegokolwiek stażu. Więc, jeżeli Ukraińiec przyjedzie i u nas popracuje jeden dzień i stanie się inwalidą, to nic od Polski nie dostanie. Musi przepracować rok. Dlaczego? Bo, żeby dostać rentę, to trzeba mieć odpowiedni staż. Tak samo, jeżeli przyjedzie ten Ukraińiec, który się urodził przed 1949, też wymagany jest co najmniej rok. Inaczej to działa dla ML i mówimy przede wszystkim, bo jakby proszę też zauważyć, że jak, mhm. jak mowa jest, jak jest alarmistyczna konferencja, to zawsze jest mowa u o Ukraińcu, co przyjeżdża, co jeden rok. To jest no takie jest patrzenie, znaczy, ale to też jest patrzenie jakby takim tym, ty, yy, yy, skupianie reflektorów na, na takim jednym, dokładnym wyciłku, który dokładnie pod, podpada pod tezę, że, że Ukraińcy przyjadą. To jest by lęku, ]ziemy. że z nimi zbankrutujemy, prawda, na razie mam ogromne saldo dodatnie, no ale weźmy, weźmy ten mhm. Element, czy tutaj występuje jednak chyba wszystko taki element, taki pokusy na dożycie, co lubią ekonomiści, lubią e, tak, takie, takie sformułowanie wyciągać, bo, bo teraz tak, no ten ukraińczyk pracował rok w Polsce, 24 lata w, 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 w Ukrainie, zgromadził na emeryturę minimalną ukraińską, która jest pięciokrotnie niższa od z mm -hmm. na polskie złoty, no to mu się opłaca pobierać to pięciokrotnie wyższą emeryturę minimalną, do której państwo polskie dopłaci. I tu jest, to jest drugi element, który różni sytuację Polaka od, od um, Ukraińca, bo jeżeli mamy do czynienia z um, Polakiem, który w Polsce dostanie minimalną emeryturę i sobie zamarzy mieszkać w um, Hiszpanii, a tam nigdy nie mieszkał, on sobie wyjeżdża z tą tak. emeryturą i tam dostaje polską minimalną um, emeryturę. Jeżeli um, Ukraińcowi Zgadzam się, opłaca się, bo jest wyższa. Opłaca się to pobierać, dlatego... ale pytanie, czy opłaca mu się tu mieszkać. No oczywiście bo to może być zbyt drogo, może mu się nie opłaca, bo jest zbyt drogo, ale zwłaszcza jest, jest konsumentem, płaci inne podatki VAT i tak dalej. No ale mimo wszystko jest coś, coś na rzeczy w tym, że jednak to otwiera drogę, ale to nie dlatego, ale również nie tylko do, do minimalnej emerytury, pamiętajmy, do 13, do 14, również, tak, do tych dodatkowych świadczeń. Więc systemowo jest problem taki, że Stworzyliśmy w pewnym sensie dość liberalny system, tak? który otwiera drogę do potencjalnie mm, wykorzystania tego systemu, gdyby ktoś chciał. Tak? Oczywiście dzisiaj mamy to sprawa, to jest marginalna, ale coś no takiego istnieje. Rzecz w tym, że ten Ukrainiec, on ma, żeby wykorzystać, to zgadzam się, że system jest, po prostu mówmy to wprost, źle skonstruowany. No tak. To jest w ogóle jakaś paranoja, bo my się skupiamy na, tym, na tej osobie, bo tu jeden dzień Ukrainie z 24 na Ukrainie, co to będzie, w ogóle się rozpadniemy, ale, ale problem moim zdaniem jest, jest szerszy, że jeden dzień pracy takiego, takiego Polaka, Niemca, Francuza, to jest kilka groszy emerytury. Ale to też jest pełne ubezpieczenie zdrowotne. Tak? Bo to to, to, jest, to będzie olbrzymi problem. Polacy, my jakby nie patrzmy na to, wschód, okej. Okay, Patrzmy, sprawdzajmy, dbajmy o nasze interesy, ale to, gdzie my się bardzo posypiemy, to będą ci, którzy wyjechali na zachód, a mówimy tu o skali milionowej, ponad milionowej, no w milionach, o tak opowiem, którzy później do nas przyjadą, bo oni sobie minimalną emeryturę w innych państwach wypracują, może nawet nie minimalną, ale lepiej przywieźć emeryturę w euro i się osiedlić gdzieś na wyludnionej prowincji polskiej. Ale i niby to jest ok dla, dla, dla Polski, bo, bo, bo Francuz z Niemcem muszą wypłacać i przekazują te emerytury, ale y, taka osoba, która na przykład u nas jeden dzień przepracowała, zanim wyjechała chociażby, to już w pełni Polska będzie musiała pokrywać koszty jego leczenia. A tak, na starość będą znaczy, jest to, że ci wszyscy ludzie, którzy tą emeryturę minimalną chcą pobierać, bo o tym mówimy i te trzynastki, czternastki również, to muszą być rezydentami w Polsce, tak? Muszą... Ukraińcy. Ukraińcy, Ukraińcy Mongołowie a, no i tak weź, dalej. A weźmy, spoza Unii. A weźmy teraz Helkę, tak, która, mm -hmm. która bardzo lubiła przyjeżdżać na plażę w Świnoujściu. E... Świnemundę. Tak, to oczywiście. <laughs> ja. E, i, chciałaby, i chciałaby dalej przyjeżdżać, czy nawet mieszkać tam na tej, na tej, blisko tej plaży, mm -hmm. ale po stronie polskiej. Pracowała w Polsce jeden dzień na umowie zlecenia. Tak. Nie osiągnęła wieku emerytalnego w Niemczech, bo jest dużo, dużo wyższy. Mhm. No ale w Polsce wiek emerytalny kobiet ustawowy to jest 60 lat, więc chciałaby w Polsce pobierać emeryturę minimalną. Jednocześnie mieszkać sobie w Polsce do czasu osiągnięcia emerytury tej w ustawowym wieku emerytalnym, który jest wyższy w Niemczech. Na plaży niedaleko w Świnoujściu. I czy jej to przysługuje, ta emerytura minimalna? Ona nie musi się wyprowadzać do Świnoujścia. Nawet się nie musi wyprowadzać. A I to są znowu, to są, to są te rzeczy, które myśmy zrobili już na własne życzenie. Ale dostanie uh, czy nie? Oczywiście, że tak. Czyli dostanie Polską dostanie... dopłatę, ma dwa grosze, jeden dzień pracowała w Polsce, ma, mogłaby dostać dwa grosze tej emerytury kosztowej, plus dodatkowo Dopłatę państwową dopłatę do minimalnej emerytury. Żeby, żeby 13% to już do tego. Tak, żeby minimum to musi się przeprowadzić do Polski. Tak. To tak, to prawda. Że minimum to musi się przeprowadzić do Musi Polski. zamieszkać, bo my gwarantujemy tylko w tym minimalne dopłaty do minimalnej emerytury tylko tym, którzy u nas zamieszkują. Czy by... będzie w Polsce mieszkała przez załóżmy 6-7 lat, zanim osiągnie wiek emerytalny w Niemczech i pobierała dopłaty z polskiego budżetu? Tak. Chyba, że na przykład ona przepracowała... Bo, bo tutaj cały... Trzeba zauważyć, że tak, możemy mieć emerytury, dwie, bo wypracowałem sobie po polsku emeryturę, a później wypracowałem po niemiecku, czyli, jakby nie otwieram tej paczki z napisem rozporządzenie, to tak. wtedy mam jedno i drugą. I wtedy mówimy o tej heldze, która ma 20 lat stażu polskiego, to ona sobie może mieszkać w Dortmundzie, czy tam w innym Monachium, i u nas zgłosi się jako 60-latka. Tych osób będzie stosunkowo niewiele. Może być też taka Helga, która jest w Dortmundzie, mieszka sobie w Dortmundzie, ale u nas przepracowała choćby jeden dzień i tak. to jest, tu jest, co opowiadać, to może jeszcze do tej Helgi wrócimy. I może być też trzecia Helga, która pracowała troch, trochę, trochę u nas, trochę tam. Trochę tam. Więc od nas dostanie już w wieku 60 lat jakąś cząsteczkę, która jej się należy, bez tej dopłaty, chyba że się wyprowadzi do tego świnoujścia i wtedy dostanie dopłatę do minimum, a może na przykład sobie dojeżdżać codziennie do Ale pracy. Ale jeśli, jeśli przeprowadzi się, pracowała w Polsce jeden dzień i ukończy 60 lat, czyli ma wiek i ma staż, ten w Niemczech mhm. skumulowany, i jeden dzień pracy w Polsce, to, to dopłaty do minimalnej do zbocznej, Dostanie już no, to... 13-14 emeryturę. Tak, no to, to mówię, jest, to jest siostrze świata. Znaczy, to jest z Dortmundu kapitalne. to nie ma co się wyprowadzać, ale z, z, z jakiegoś tam Chocieburza, burza, czy, czyli Kotbus, czy jakiegoś tam innych dosłubic już, już jak najbardziej. Bo też jest ważne, ona nie musi przestać pracować w Niemczech. Ona musi przerwać dzień na, na jeden dzień. Tak. Tutaj jeszcze ciekawa sytuacja jest taka, że, że cały czas mówimy o tym, że załóżmy, jeśli chodzi o Ukraińców, a w ogóle te osoby pobierające emeryturę tą minimalną, tak, muszą w Polsce wykazać się rezydencją. Czy ten system zamieszkaniem. jest zamieszkaniem? No, rezydencją, zamieszkaniem. Czy ten system jest w ogóle szczelny? Tak? Czy to jest tak, że, że ktoś to kontroluje? Tak? Bo to jest chyba też jakaś iluzja, że ktoś to kontroluje. To znaczy tak, ZUS w tej chwili, to wiem, że kontroluje to, co zazwyczaj nas kontroluje, czyli tytuły podlegania i tutaj, jako że jest, zwraca się uwagę na tych obcokrajowców, to wiem, że takie, takie kontrole ZUS przeprowadzał, sprawdzał, czy innymi słowy, sprawdzał, czy przypadkiem nie jest tak, że ten, kto przyjeżdża z Ukrainy na krótki okres, to zatrudnił się u jakiegoś brata czy tam kogoś innego, kto mu dał tam szansę. Tuzus sprawdził te osoby i nie wykazał żadnych nieprawidłowości, czyli to nie są umowy o pracę, o zlecenia i tak dalej, to nie są fałszywki. Co do instrumentów sprawdzania miejsca zamieszkania, w tej chwili skala to jest około 1000 osób z kawałkiem, z czego 200 osób to są, to są osoby, które chyba tam mają ten krótki okres w Polsce, a jednocześnie deklarują zamieszkiwanie, czyli względnie niedużo i te procedury dopiero są przez ZUS tworzone. To jest ważne, czyli um, dlaczego to jest tworzone, dlaczego jeszcze tego, jakby dlaczego nie kontrolujemy, no bo sami się tego uczymy dopiero. Skala jest tak mała, że możemy dopiero to stworzyć. Mhm. To raz, a dwa, yy, a dwa, no musimy mieć po prostu sprawną administrację. Dzisiaj ta kontrola... Przede wszystkim polega na tym, na wymianie informacji i sprawdzaniu tych formalnych aspektów, czyli gdzie kto płaci podatki, gdzie się zgłasza, czy na przykład na Ukrainie się nie zgłasza po jakieś świadczenia rodzinne, czyli, umowy, czyli wymiana informacji między organami. To już działa. A myślę, że będzie wymagało to na przykład współpracy z ZUS-em, ZUS z nie wiem, Domami Pomocy Społecznej, tak żeby na przykład robiły wywiady środowiskowe. Więc w miarę narastania jestem tutaj spokojny. Jeżeli nie przyjdzie jakaś, jakaś grupa polityków, która powie: Tanie państwo, nie ma administracji, nie będzie komu pusi i dokonać takiego sprawdzenia, to jestem spokojny, że, że takie instrumenty zostaną. Wdrożone, i... No i to będzie tak samo. No Ale pytanie: czy iść w kierunku uszczelniania systemu, znowu sprawdzania, czy w kierunku uproszczenia systemu i, i w ogóle wyprostowania tego systemu, jeśli chodzi właśnie o te dopłaty? Tak? Bo, bo no co jest... innego jest system zdefiniowanej składki, prawda? Każdy otrzymuje tyle, ile włoży do systemu, a czym innym jest gwarancja minimalna, która powoduje, że ktoś potencjalnie może na tym skorzystać. tak. W sposób, nazwijmy to, nieuzasadniony tak do końca. Można, można oczywiście, że tak. Tylko że my nie lubimy prostych rozwiązań. My lubimy sobie komplikować. Przecież wracając do tej Helgi, co się nie chce ruszyć z Dortmundu, to ona, jeżeli nasza rozmowa zostanie przetłumaczona kiedyś na niemiecki, to ona słysząc to, ona powie dobrze: to ja wyjeżdżam, są wakacje, wpadam tutaj na, na tydzień, poprowadzam turystów, kolegów i tak dalej. umowę, normalną umowę. Nawet nagra, żeby było wszystko, wszystko legalne. To nasze państwo w 2017 roku, w tym samym, o którym mówili, że, że staliśmy się państwem imigranckim. Tak. W tym samym roku myśmy obniżyli wiek emerytalny, który dla kobiet w Europie jest y, jednym z najniższych. To jest dosłownie mamy, jesteśmy na podium e, tego najniższego wieku w, wśród kobiet. Mówię o tych państwach e, e, Unii Europejskiej tego obszaru, naszego, bo nie mówię o Białorusi. E, ale po pierwsze, zrobiliśmy bardzo niski wiek emerytalny. Po, po drugie, wprowadziliśmy dwa najgłupsze świadczenia, jakie znam, tak muszę o nich powiedzieć, czyli trzynastkę i czternastkę, bo tu nie chodzi o to, czy ludziom dać pieniądze, bo jak potrzeba, to dajmy. Mamy okazję na przykład poprzez waloryzację. Była o tym mowa, wysoka inflacja, zróbcie podwójną waloryzację. Rząd mówi: Nie, 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 my wolimy dać czternastkę. Dlaczego? Bo one są politycznie znaczone, te pieniądze. One są publicznie, ale politycznie znaczone. To czy widoczne są, i to, to był efekt polityczny, oczywiście. Dokładnie. I, ale jakby, co oznacza, że to są głupie świadczenia? Ano takie, że ta Helga, która sobie ten tydzień popracuje w Polsce, choćby jeden dzień. Ona rozwiąże, ma już te 60 lat, w Niemczech czeka sobie jeszcze na tą emeryturę. I ona nie musi się wyprowadzać, nie musi mieć dopłatę do minimum. No ale ponad 3000 złotych dostać prezentu tak zupełnie za nic, od, od państwa, które rozdaje takie prezenty, każdego mu kto na jeden dzień do niego wpadnie, no to w ogóle jest dla niej świetna, świetny układ. Warto zauważyć, że trzynastkę dostanie, bo tam nie mamy żadnego kryterium dochodowego. Nie ma też takiego, takiego zastrzeżenia, że dostanie tylko ten, co cokolwiek wniósł do naszego systemu. Nie ma. Jeden dzień, już wystarczy. Czy to Helga, czy, czy jakaś tam inna Maria z, z Hiszpanii, wszystko jedno dostanie. I czternastka też. 14 to jest wśród najgłupszych, to jest najgłupsze ever świadczenie, bo tam mamy kryterium takie, żeby się urzędnicy nie narobili. To kryterium jego przyznania jest 2900 zł nie dochodu. Niedochodu, wysokości emerytury tak. lub renty. Czyli, Czyli Helga nisko. może dostawać tak. 5000 euro co miesiąc, jako pracownik Helga, ale ta sama Helga jako polska emerytka, patrzymy, no ma poniżej 2,900, to mu 14 się należy. Czyli sama, 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 sama głupawka, nazwijmy to, wszystkich tych wynalazków w ostatnich latach, spowodowała, że system w obliczu jak gdyby no, czy przekształcenia tej imigracji w krótkoterminowo w długoterminowo, czyli nawet w przyszłości systemu wypłat, systemu wypłat emerytur i innych świadczeń, no, powoduje no, w przyszłości potężne, może potężne perturbacje. tak, no, bo ludzie mogą się czuć, że to jest kompletnie niesprawiedliwe, tak? że bo ktoś jest. wykorzystuje ten system właśnie dlatego, że stworzono teraz, tak, przez ostatnie kilka lat ostatnich, rozwiązanie niesystemowe, które uprzywidowują, znaczy naprawdę stworzą pogłosy nadużycia, nazwijmy to wprost. Tak jest. No jeszcze, jeżeli sobie dodamy do tego, że tak naprawdę te trzynastki, czternastki są. Finansowane z jakich środków? No, z pomniejszenia funduszu pracy, który miał dostosowywać naszą naszych pracujących jakby do wyzwań nowoczesnego rynku, zmniejszyliśmy składkę na fundusz z pracy z 2,45 do 1%. Czyli tak mówiąc, po ludzku o 3 piąte, zmniejszyliśmy tą y, składkę i dajemy na 13 i 14 plus jeszcze z Funduszu Rezerwy Demograficznej, który miał stabilizować nasz system emerytalny właśnie w najbliższych nadchodzących latach. My to przeznaczyliśmy na czternastkę i 13, które są kompletnie, mówiąc młodzieżowym językiem, od czapy skonstruowane. Nie ma takiego przepisu prawa międzynarodowego, który by nas zmuszał do głupoty. To jest głupota na własne, na własne życzenie. No tak, ale docelowo Polska ma ogromną lukę demograficzną. Potrzebujemy imigrantów, imigrantów, potrzebujemy tego salda pozytywnego w długim okresie czasu, który mm -hmm. będzie pozytywny tylko pod warunkiem, że ci ludzie będą zwiększali produktywność, będą też pracowali, będą integrowani w polskim społeczeństwie, a system, jak gdyby, czy te wypłaty wszystkich świadczeń i tak dalej, będzie na tyle szczelny, żeby nie zachęcał do jakikolwiek nazwijmy to, pokusy nadużycia, która spowoduje, że, ten, że, że to saldo się przestanie, nie będzie takie pozytywne, mhm. tak? I wtedy będą narastały różne resentymenty, że coś jest nie tak. A tak, tak naprawdę źródłem tego problemu nie są umowy koordynacji, które Polska zawiera, tylko... Tylko ta głupawka, nazwijmy to, która następuje w ostatnich latach, czyli psucie systemu emerytalnego. No zdecydowanie, jeżeli będziemy, mówimy o, o nadużyciu, nazwałbym tylko sytuację taką, kiedy ktoś deklaruje, że u nas zamieszkuje, mhm. a zamieszkuje tak naprawdę gdzieś indziej. Tu jest nadużycie. Jeżeli Tutaj. my nie będziemy tego sprawdzić... No tak, to jest tu. kosztowne. Sprawdzenie, a wszystkie tak. inne patologie, o których mówimy, tak. to nie są nadużycia. To są prawa, które przyznało polskie państwo Zupełnie bez sensu. Warto też zauważyć, że mamy ten milion 100 osób, które, obcokrajowców, które tutaj u nas pracują, pojawiają się już te nerwowe ruchy w postaci tego, że no, rząd gdzieś tam nagle z planów wpuszczenia na rynek pracy kolejnych tam grup imigranckich. Zablokuje to, prawda? Ale ten milion osób, które dzisiaj odprowadza składki do ZUS-u, odpowiada około milionu, milionu osób, które są na emeryturze. A gdyby rząd się nie wycofał na, z, z tego podwyższania wieku emerytalnego, to mielibyśmy ich jeszcze na rynku pracy. Więc można tak powiedzieć, że e, ci, którzy marudzą, że tu przyjechali imigranci i tak dalej. I jeszcze przeszli na emeryturę, mają, nie wiem, 62 lata powiedzmy, bo ten tempo podnoszenia wieku emerytalnego wyglądało tak, że gdyby w 2017 się z tego nie wycofać, to mielibyśmy około 63 lata, 63,5 roku. Czyli jeżeli mówimy o kobietach między 60 a 63 i one miałyby marudzić, że im imigracja im się to nie podoba, to one, ci imigranci są po to, żeby one były na emeryturze. I to nam bilansuje. Tak, i to jest chyba dobry, dobry punkt na podsumowanie. Polska rzeczywiście stała się tą mekką e, dla migrantów, zwłaszcza czasowych, e, e, i, no, i nie ma polityki migracyjnej długoterminowej. E, nie mamy również e, rozwiązania wszystkich aspektów związanych z integracją, w tym właśnie w systemie zabezpieczenia społecznego. E, na pewno można powiedzieć na dzisiaj, jako podsumowania. Że póki co no, na powtór nie ratuje może polskiej gospodarki, bo w naszym ciągu te składki stanowią w granicach 6% wpływów składek do ZUS. Co nie jest mało. Co nie jest mało, ale w naszym ciągu, no może powiedzieć, to jest istotne, ale to salto to jest bardzo pozytywne, bo wypłat jest niewiele. No a w drugim okresie nie wiemy, natomiast co najbardziej dziwi tak i to jest na podsumowaniu naszej rozmowy, że mamy zupełnie Niesterowny system, tak jakby ktoś nie wiedział tak naprawdę, do czego to zmierza. Stworzyliśmy dziwne regulacje w ostatnich latach, które no, mogą zachęcać do, do pewnych nieprzewidzialnych zjawisk w przyszłości. Tak jest. I w perspektywie tego, czy będą nam potrzebni imigranci, to chyba nie ma takiej osoby, która by wprost twierdziła, że nie będą nam potrzebni, bo demografia jest w takim. Stanie, w jakim jest, będziemy musieli korzystać. Grunt I pytanie to jest takie, czy my powtórzymy błędy, które, które przed nami popełniały inne państwa, a ja, przynajmniej z mojej perspektywy, oceniam to w ten sposób, że największym błędem tych państw, które dzisiaj mają problem z, z tym drugim, trzecim pokoleniem, to jest brak rzeczywistej integracji społecznej tych osób. To jest to, o czym my mówiliśmy, jakość usług społecznych. Nasz system emerytalny jest chaotyczny. Myśmy jeszcze nie mówili, a co, jeżeli Ukrainiec kupi, yy, kupi sobie ziemię, dostanie obywatelstwo Ukrainie z Białorusi, Japończyk, nie daj Boże, tak? Kupi u nas ziemię. Będzie normalnie podlegał pod kruz, jak każdy inny. My się zastanówmy, jak ułożyć wewnątrz nasze usługi publiczne, edukację, dostęp do opieki zdrowotnej, żeby. W drugim pokoleniu, w trzecim pokoleniu te osoby już były w pełni z, z Polską zintegrowane, bo inaczej będziemy mieli te same problemy. I zarówno z naszymi obywatelami, jak i tymi, którzy staną się czł członkami naszego społeczeństwa poprzez przyjazd do nas. Tak, i dzisiaj to jest rzeczywiście gorący temat polityczny, bo gorącym kartoflem jest migracja, ale w rozumieniu relokacji uchodźców. Wiadomo, wiadomo że to nie jest to jest temat pozorny, fałszywa alternatywa. Pod referendum, natomiast powinniśmy rozmawiać o odpowiedzialnej polityce migracyjnej. W ogóle powinniśmy rozmawiać o w ogóle jakiejkolwiek strategii migracyjnej, tego nam brakuje i do tego musimy zachęcać. Dziękuję bardzo. Moim gościem był dr Tomasz Lasocki. Dziękuję bardzo.